Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Dzisiaj spotykamy się na konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej imienia papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Tematem konferencji jest pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania świętego Jana Pawła II. Konferencja już jest drugą z kolei konferencją zorganizowaną związaną z tą problematyką przez Zakład Pedagogiki. 10 lat temu, 20 kwietnia 2005 roku, Zakład Pedagogiki organizował konferencję Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II. Konferencja była wtedy zorganizowana tuż po śmierci Jana Pawła II. Chociaż od śmierci świętego Jana Pawła II minęło 10 lat, ma nam wciąż wiele do przekazania. Jego wskazówki moralne, wychowawcze mają charakter uniwersalny i ponadczasowy i w związku z tym dzisiaj też chcemy podczas obrad naszej konferencji pochylić się nad dziełem Jana Pawła II. Poproszę jego magnificencję, profesora, doktora habilitowanego Józefa Bergiera, rektora Państwowej Szkoły Wyższej imienia papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o zabranie głosu. Warto się zatrzymywać, warto powracać do tych słów, które wielokrotnie słyszeliśmy także w większości zapewne na żywo w wykonaniu Jana Pawła II. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem, niesiony dokąd. Co mi mówisz, górski strumień? Mówiłam o tym, w jaki sposób Jan Paweł II swoim słowem i przykładem życia mówił o starości i posłannictwie osób starszych. Jest to rzecz niezwykle ważna dla nas wszystkich, dla wszystkich pokoleń, także dla tych najmłodszych dzieci. Jan Paweł II już u schyłku swojego życia bardzo tak żywo nawiązywał kontakt ze swoimi rówieśnikami i tutaj zwraca uwagę na to, że do starości trzeba się przygotowywać przez całe życie. Dziękuję za zaproszenie mnie na to dzisiejsze spotkanie, na to sympozjum. Dziękuję również za podjęcie tak bardzo aktualnego problemu, który dotyczy zarówno naszego życia rodzinnego, życia społecznego, szkolnego, jakim jest wychowanie człowieka. Mi się najbardziej podoba, że Jan Paweł II traktował wszystkich ludzi bardzo tak jak człowieka, po prostu traktował ich tak bardzo dobrze i w ogóle z szacunkiem do każdego człowieka podchodził. Zarówno do człowieka, który różnej wiary, traktował ludzi tak samo, nie ze względu na wiarę, czy na kolor skóry, czy po prostu na jakie stanowisko. Wszyscy ludzie dla Jana Pawła II byli równi i to było najważniejsze dla mnie w przesłaniu Jana Pawła II. W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam. Podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól
pozwól mi zatrzymać się na progu. Konferencja ma też taki charakter praktyczny. Nie tylko rozważamy tutaj przesłanie Jana Pawła II, ale chcemy też przekazać i tutaj zainspirować wychowawców praktycznym odniesieniem do nauki Jana Pawła II. Dlatego też podczas konferencji zorganizowane są takie warsztaty dla nauczycieli i studentów.